Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Kampania. To był 26 lipca. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Hazel. W końcu znów wraca ten sen. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. Tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pomagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak cię ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Strzela! Próbuję! W porządku? Paul, wybacz mi, ja... Słuchaj, no młody. Bać się, to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Paula. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Znajdź osłonę! Dalej! Ternet poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Stiles, a wygrasz medal. Naprzód! Chyba mnie lubi! O kurwa! Ogień zaporowy po lewej! Kurwa, zabiłem swojego. A po weszli mi. O kurwa! Ogień zaporowy po lewej! Reszta flankuje prawo! Zająć ten dom! Nacieramy! Osłaniam cię! Daniel, nie wygrywa się! Osłaniam z lewej! Kozę! O kurwa, niepotrzebnie weszłem tam. Chyba. Jedzie akcja. O kurwa! Ogień zaporowy po lewej! Nie ma innej broni? No, ale tylko tam. Dobra. Zająć ten dom! Nacieramy! Osłaniam cię! Daniec! Co ja robię? Próbują nas wymanewrować! Zbieramy się dalej! Na północy! Wchodzę! Kryję cię! Posuwamy się! Szkopskie dziwy, uwaga! Dobra, lecimy. Wsparcie z południowego wschodu! Niemcy! Idą na nas! Thank you.
przejść? Daniel, przeciągnij ich, osłaniam cię! Zablokowali całą ulicę, potrzebujemy dymu! Dorwałem ich! Kurwa, dostałem granata. Oj, będzie ciężko. O, znowu dostałem. Kurwa, apteczkę chciałem wziąć. Posuwamy się! Proszę, pomóżcie mi! Niech ktoś mi pomoże! Nie mogę się ruszyć! Kurwa! Skąd też strzelał, żebym go dopadł, nie? Nie mogę chodzić! Gdzie kurwa to będę? Niech mi ktoś pomoże! Zaraz. Nie mogę się ruszyć! Fritz, nie mogę chodzić! A tam to kurwa chuj! Łaś kurwa! Proszę pomóc! Nie mogę się ruszyć! Ulica czysta! Dobra, Daniels, bierzesz drzwi! Tak jest! Przy drzwiach do kościoła! Proszę, pomóżcie mi! Kto? Czy... Daniels, drzwi, teraz! Nie mogę chodzić! Nie mogę chodzić! Dobra, Daniels, bierzesz drzwi! Proszę! Mam cię! Weź mi pod osłonę! Do kościoła, jazda! Zara! Kurwa! Nie żyje, dobra, chuj, do dupy. Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Szkopy zostawiły zapasy. Częstuj! O kurwa! Kaj na pierwszym piętrze! Sierżancie, szkopy od tyłu! Buddy! Zdjęty! Szkopy, pierwsze piętro! Wyrzucam granat! Kurwa, to jest? Uwaga na flaczki! Osłaniaj mnie! Go!
kurwa, nie widać przez ten ogień. Czy inaczej to dojdę się go. O kurwa! Uwaga na flatki! Kurwa, nie mogę zostać tam. Ciężko będzie. Częstujcie! O kurwa! Zdjęty! Badnij, badnij! Szkopy, pierwsze piętro! Dobra, Daniels, bierzesz drzwi. Ruszam do drzwi. Szkopy rozwalają myśliwce. Zostań na jelo, lećcie rozwalić te ciała. Tak, sierżancie. Daniels, Stiles, chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać. Cieszę się, że to ty tam będziesz. Bez presji. Spokojnie, osłaniam cię. Oby. Wszyscy na schody! Ruchy! Na schody! Empty ray. Właź tę drabinę! Odsunąć się od okna! Chcesz stracić naszą pozycję? Nie macie lejku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Ruchy właź tam! Ale zbugowało się. Widzę Zosmana, przygotować się. Dobra, ruszyli. Kładź ogień zaporowy, żeby zdjęli te działa przeciwlotnicze. Szkopy koło płonącego auta. Zajmij się szkopami, którzy blokują działo przeciwlotnicze. A tu są dole. No i proszę. Jeszcze dwaj. Skup się! Kurwa! Mamy tuż przed nimi! Całkiem, całkiem! Najwyżej w budynku! Wróg! Pierwsze piętro! Daniels, zdejmij tych snajperów! Sprawdzać okna! Niemcy! Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Dotarli do pelotki! Strzelam! Dostał! Dobry strzał! Czysto! Udało się! Przygwoździli! A w trakcie wjeżdżają na plac! Przygwoździli naszych walw w wieżyczki! Pozwól się robić!
krwawy na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Ostatni! Nie ty! Daniec! Szkopy na końcu ulicy! Cholera! Trafiłem. Kurwa, nie trafiłem. Walą do nich od tyłu! Mają na plecach Haftraka! Otaczają ich! Niemcy ich otoczyli! Kurwa! Co on robi? Dostali! Co to do cholery było? Nie przestawać! Osłania ich, żeby mogli wesprzeć zostawać! Zuzman rozwalił drugie działo! O Jezu. Nieprzyjemnie. Mam cię! Trzymaj się! Nie! Uciekaj stąd! Szybko! Ale akcja! Jezła. A trzymam skrzydła szeregowy? Nie, sierżancie. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem. Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi. Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa. Ruchy! Kurwa. Nie widzę Zuzmana! Niech to szlak. Byli razem, kiedy wieża się zawaliła. Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję. Kopy nie mogą się tu dostać! Jaki chcesz, mam zapasowe granaty! Utrzymać pozycję! Co dalej? Musimy ich osłaniać! Nadchodzą z ogniem zatorowy! Strzelać dalej! Działo wciąż strzela! Biegają po schodach! Rzucam granat! Kurwa, ja też rzucam granatem. Nie widzę Zuzmana! Kopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Nie chodzi z prawdy! Utrzymaj pozycję! Niemcy! Tu dalej! Musimy ich osłaniać! Trafiony! Mam więcej granatów i dymnych! Próbować otoczyć naszą pozycję! Użyj tego na ogień, żeby go lepiej!
A macie kurwa słaby. Za to wszystko kurwa. Kurwa. Amunicja mi się skończyła. Nie widzę Zussmana! Rzucam granat! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Przydałyby mi się! Przygotować się! Utrzymać pozycję! No dalej! Musimy go zwalniać! Strzelać dalej! Działo wciąż strzela! Biegają po schodach! Szkopy będą próbować otoczyć naszą pozycję! Tak jest! Trzeba mnie prosić dwa razy! Leci dym! Utrzymać pozycję! Muszę przeładować! Akcja niezła. Zussman! W porządku. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zlewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich? A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. No i dobra, tu kończymy. Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson uwziął się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. No i dobra, kończymy to odcinek. Do następnego. Hejka.